Dobry dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek Herstorii. No i dzisiaj będą trochę inne te herstorie niż te, do których jesteście przyzwyczajeni. Ponieważ trochę się zmartwiłam, że mój następny projekt, który zobaczycie w środę, nie będzie wyglądał dokładnie tak, jak chciałam, żeby wyglądał. I postanowiłam stworzyć sobie herstorię dla siebie. Ona nie opowiada o mnie, tylko jest dla mnie taka podnosząca trochę na duchu. Do tego art journala użyłam tych naklejek stempli z listkami. Stempla Never Lose Hope. Jak się potem okazało, użyłam też podobnie wybrzmiewającego napisu z tych napisów z Craft O'Clock, więc jakby no jestem w tonie trzymania nadziei w sobie i nie poddawania się, że jednak ten projekt wyjdzie tak, jak ja bym chciała, żeby wyszedł. Użyłam też takiej maski od Scrapkate. Ja ją dostałam w jakimś kicie. Jako, wiecie, no dodatek do zrobienia czegoś. Ponieważ używam stempli, więc użyłam też tego bloczka akrylowego do przytrzymania stempli. Użyłam czarnego tuszu Archival do stemplowania i użyłam z maskami tuszy Archivala i Distress do zrobienia sobie tła. No i tej przepięknej, fantastycznej szczoteczki. I ja Wam muszę powiedzieć, ja nie wiem, czy Wy to zauważyliście, ale tych szczotek w ogóle nie trzeba czyścić, jak się zmienia tusze. One po prostu zostawiają, ja te to mam akurat z temu, ale mam jeszcze takie kupione w Zielonych Kotach albo w sklepiku Gosi i one są w sklepiku Gosi. I one są, powiedzmy, tamte ze sklepiku oryginalne. Nie wiem, o co chodzi z tym oryginałem. Wiem tylko, że naprawdę nie potrzeba czyścić ich z poprzedniego tuszu, jak się ich używa. Mało tego, jak zostaje Wam jeden kolor tuszu na masce i używacie do tego drugiego, to tą szczoteczką możecie ściągnąć to, co zostało Wam na masce i w ten sposób zblendować kolory. Ja nie wiem, czy mi się to udało, ale no zaraz zobaczycie. Więc użyłam takich distressów. To jest jakiś Spun Sugar, ten, i go nie polecam. On jest bardzo, bardzo jasno różowy. Nie podobał mi się. Za jasny jest po prostu. A to jest jakieś Unbordered Coral. Tak. Koralowy, czyli czerwony. I on jest fantastyczny, piękny jest. Ma wspaniały kolor, ma po prostu. No i dwóch Archivali. To jest Chrome Yellow, bardzo ładny kolor. I Pink Raspberry, też bardzo ładny kolor. Patrzę, że to jest też Distress. Okej. Dobra, myślałam, że to są... Nieważne. No i sam wpis do art journalu wygląda tak. Bardzo kolorowy, taki, wiecie, bardzo energetyzujący. Użyłam sobie ścinków papieru z kolekcji Tulip Love, bo robiłam ostatnio też projekt na tym, z tymi papierami. Ten projekt zobaczycie w niedzielę, przepraszam, w poniedziałek, więc zostały mi jakieś tam ścinki, a że humor nie był zbyt fajny, więc wykorzystałam sobie do takiego bardzo energetycznego, energetyzującego wpisu. No i to jest wpis ostatni, myślę, w tym zeszycie. Nie, no może jeszcze jeden zrobię. Jeszcze jedną herstorię. To jest taka, wiecie, herstoria, no bo jest kobieta, ale tu nie chciałam opowiedzieć żadnej historii o sobie. No poza tym, że walczę, żeby się nie poddać z kolejnym projektem, który sobie wymyśliłam. Wydawało mi się, że będzie tak fajnie, okazało się, że no niekoniecznie każdy jest tego samego zdania, że to, co chciałam tam zaprezentować, będzie super. Ale no dobrze przynajmniej, że dowiedziałam się o tym, że nie mogę użyć zdjęć, robiąc mój projekt,
Bo tak bym użyła i jeszcze bym sobie narobiła jakichś problemów i wiecie, nie jakichś dziwnych sytuacji z dziewczynami, więc dobrze, że jakby no, dziewczyny się wypowiedziały, że nie chcą, żebym wklejała zdjęcia, na których one są pozlotowych, więc powklejam sobie te zdjęcia po prostu po tym, jak zrobię ten album, no bo jak wiadomo, w październiku takim dużym projektem środowym będzie album Harmonika i już w następną środę go zobaczycie. Na dzisiaj to chyba wszystko, no, co ja tutaj będę, wiecie, więcej opowiadać. No, jaki wpis jest, taki widać. Użyta jest maska, poblendowane są te kolory. To jest tutaj naokoło tych wyrwanych papierów jest ten archiwal. Archiwalem jest to występowane, natomiast ten bardzo jasny różowy jest tutaj w tle. Gdzieś mi zostało jeszcze jakieś takie marne, białe pole. O tutaj, widzicie, nie? Tutaj. A nie dodałam tam czerwonego czy żółtego, to jeszcze domalowywałam tym różowym, ale on jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blady. Nieważne, jak mocno przyciska się szczotkę, jak mocno przyciska się potem szczotkę z tuszem do papieru, to on po prostu prawie w ogóle nie zostawia tego koloru. On jest do takich bardzo delikatnie różowych prac, jakichś takich, wiecie, wyciągnięcie gdzieś różowego papieru z białej bazy. To może by to się sprawdziło, ale jeśli chodzi o mój zamysł na dzień dzisiejszy, to się nie sprawdziło za bardzo. Natomiast fajnie mi się tą szczotką i tymi tuszami pracuje, bo one są bardzo takie, wiecie, elektryzujące, nie? Mocno napigmentowane, zarówno żółty, jak i ten różowy archiwal, no i oczywiście czerwony. Ten czerwony distress jest też bardzo, bardzo mocny, nie? Tu mamy ten róż, tu mamy czerwień, ten róż bardziej przykryłam tutaj, który był na środku. No ale ten żółty jest też bardzo, bardzo fajny. Jak tutaj on jest taki trochę zmęczony z tym różowym, tak? Tutaj czerwony wszedł na ten żółty, natomiast tutaj jest bardzo, bardzo żółto. Bardzo mi się ten wpis mimo wszystko podoba, nawet gdyby tutaj nie było tego mojego śmiesznego zdjęcia, nie musi go tu przecież być, to i tak bardzo mi się ten wpis podoba. Potrzebuję teraz w ten taki słotowo-jesienno-deszczowo ponury dzień takiego, wiecie, energetyzującego kopa do zabrania się za dalszą pracę. Więc nie przedłużając, zachęcam Was raz jeszcze do tworzenia art journali. Tak, to mówię ja. Ja, która nienawidziła art journali. Bardzo Was zachęcam do tych wpisów. One mogą być mniej lub bardziej osobiste. Jak mówiłam w poprzednim filmie, mam nowy zeszyt, taką poziomą bazę z papierem A4 i ona jest czarna i tam będę robić właśnie takie swoje osobiste wpisy. Wydrukowałam sobie sporo różnych fajnych rzeczy z netu, będę robić też takie niewielkie kolaże. Może kiedyś Wam też pokażę. No dobra, trzeci raz mówię, że na dzisiaj to wszystko, ale tym razem to wszystko. Zapraszam Was na inne moje filmy, tutaj gdzieś znajdziecie odnośniki. Zapraszam do klikania, komentowania, lajkowania i bawienia się dobrze z moimi filmami i moimi głupotami. Mam nadzieję, że widać, że filmy są nagrywane w lepszych warunkach i że trochę to wygląda wszystko lepiej. Pa, pa!